potem był okres Gierka. Słyszeliśmy o Radomiu, słyszeliśmy o innych wydarzeniach, które miały miejsce w Ursusie. Powstał Komitet Obrony, KOR, Komitet Obrony Robotników, ale nie miałam żadnego związku z tymi ludźmi. Czasami jakaś bibuła do mnie przez przypadek docierała, ale już wtedy pracowałam w szkole. I 1 września 1979 roku dowiedziałam się o powstaniu KPN-u. Była to pierwsza partia polityczna i partia niepodległościowa. U nas zawsze był w domu kult Piłsudskiego. Nawet taka reprodukcja, bo teraz mam obraz namalowany Piłsudskiego, ale wtedy miałam taką reprodukcję, która przed wojną wisiała w urzędach, reprodukcja marszałka. I pamiętam, że ta reprodukcja portretu marszałka wisiała w domu. Stąd też ta idea Konfederacji Polski Niepodległej była mi bardzo bliska, ale chciałam bardzo wstąpić, ale nikogo nie znałam, nie miałam żadnego kontaktu. I wiosną, wczesną wiosną, pani Halina Bendychowa, Hala mówiliśmy na nią, Bendychowa, która była w rzemiośle i współpracowała z Kazikiem Świtoniem. Ona mnie poznała z Romanem Kściuczykiem, ale potem nie miałam żadnego kontaktu z Romanem Kściuczykiem. Dowiedziałam się tylko, że Kściuczyk siedzi w areszcie czy w więzieniu, chyba dostał kolegium jakieś. I kiedy w lipcu 80 roku spotkałam się z nim i z panią Halą Bendychową, pamiętam to w Rynku Katowickim, poszliśmy potem gdzieś porozmawiać, on był bardzo przestraszony i w zasadzie nikomu nie ufał. Był wystraszony tym, co się działo. No, obiecał, że mi pomoże skontaktować się z Warszawą, z KPN-em, ale w zasadzie nie odezwał się do mnie. Ja potem też wyjechałam na wakacje, bo pracowałam w szkole. Także potem z panem Kściuczykiem nie miałam żadnego kontaktu. Dopiero w 81 roku on był u mnie w domu. Nie miałam żadnego kontaktu z KPN-em, mimo że ta idea KPN-u była dla mnie bardzo bliska.